3,5 tysiąca biletów pozostało, 2700 na miejsce nienumerowane, około 800 biletów na miejsca numerowane. Sektor VIP jest praktycznie wyprzedany, tam jest kilka biletów, parę biletów zostało na I. Jeżeli chodzi o pozostałe sektory, to nie ma problemu z miejscami. Są dobre miejsca na J, są dobre miejsca na sektorze A, to jest ten zaraz za startem. Jest w końcu dużo miejsc na drugim łuku na F i G, więc myślę, że dzisiaj, jutro nie powinno być problemu z wyborem dobrego miejsca, jeżeli ktoś ma ochotę wybrać się na ten czwartkowy mecz, który już w końcu będzie. Jeżeli chodzi o miejsce nienumerowane, to przypuszczam, że również nie będzie żadnego problemu, żeby te bilety kupić bezpośrednio przed meczem, czyli w najbliższy czwartek. Kasy otwieramy o godzinie 14. Numerowane myślę, że tak jak poprzednio, już ostatniego dnia będą takie resztki w pierwszym, drugim rzędzie. Już wiemy, że dziś treningu nie będzie, bo tor jeszcze się tak do końca nie nadaje. Jeszcze nie będziemy na wariata dzisiaj jeździć. Jutro będzie na pewno już tor dobry i będziemy jutro mieli trening o 17. Wszyscy zawodnicy powinni być, także myślę, że pojeździmy przed tym meczem czwartkowym. Piotr Protasiewicz wspominał, że to rozprężenie, ten długi okres wolnego, trochę taki, że delikatna nerwowość gdzieś tam się wkrada. No tak, jak się nie trenuje, nie jeździ, przecież to trzeba od początku prawie się przygotowywać do tego meczu. Z miesiąc czasu to jest naprawdę dużo. 3 tygodnie niektórzy nie jeździli. Trochę szczęścia więcej mieli Zęgota, Walasek i Lindgren, bo potrenowali trochę. Walasek i Lindgren startowali w Grand Prix. Jeszcze w poniedziałek Lindgren startował w Wolverhampton, także on na pewno najeżdżony jest, a pozostali to kaszanka lekka. Ja pytałem Piotra Potaficza, a pan jak uważa, to dobry układ? Bo mieliśmy okazję porozmawiać. Czwartek, niedziela? Dobry, no bo już będziemy mieli to za sobą też. Też wszyscy zmęczeni są, znużeni, można tak powiedzieć, tym sezonem przeciągającym się i ta pogoda nam nie dopisywała i to wszystko się tak do kupy pozbierało, że naprawdę już fajnie, że pojedziemy w czwartek. Może uda nam się w piątek trening jeszcze zrobić na twardszym torze i w niedzielę rewanż i już mamy po zaocjany sezon.